raz sobie dziwne miasteczko, w którym wszystko, ale to wszystko było na kółkach. Na kółkach były domy, na kółkach były płoty i nawet drzewa też były na kółkach. Miasteczko to nieustannie podążało za słońcem, dlatego słońce nigdy w nim nie zachodziło. I tak w kółko wciąż był ten sam pogodny dzień i ta sama południowa godzina. Na świecie upływały kolejne dni i miesiące. Ptaki odlatywały do ciepłych krajów. Natomiast w samym miasteczku nie zmieniało się dosłownie nic. Nie zważając na trudy i przeszkody, wciąż jechało do przodu w ślad za uciekającym słońcem. Nadążyć za słońcem nie jest jednak łatwo. To też miasteczko czasami trochę się spóźniało. Kiedy słońce oddalało się zbytnio, w miasteczku było odrobinę po południu. A kiedy miasteczko doganiało słońce, znów było dokładnie samo południe. Tak więc, choć wszystko nieustannie pędziło i kręciło się na swoich kółkach, czas stał tu w miejscu. I ciągle powtarzały się te same zdarzenia. Trębacz na wieży ratuszowej grał hejnał, który musiał ciągle przerywać i rozpoczynać od początku. Dwie panie sąsiadki sprzeczały się nieustannie, bo kiedy już miały się godzić, od nowa zaczynały tę samą kłótnię. Biedny pan listonosz nie mógł doręczyć żadnego listu. Podobnie jak kominiarz nie był w stanie dokończyć czyszczenia choćby jednego komina. Jednym słowem, wszyscy mieszkańcy miasteczka od najmniejszego do największego byli uwięzieni w pętli czasu, z której nie mogli się wydostać. Najbardziej ze wszystkich cierpiał jednak pan Ignacy, który nie mógł zaprosić swej narzeczonej do tańca. I całą swą energię tracił na poprawianie zacinającej się w kółko gramofonowej płyty. W końcu pan Ignacy miał już tego dość. Zapragnął, aby czas zaczął płynąć do przodu ciągle i nieprzerwanie. Długo głowił się nad problemem ruszenia czasu, aż w końcu wpadł na pewien pomysł. Udało mu się zdobyć pudło pełne narzędzi, śrub, sprężyn, trybów i trybików. W największej tajemnicy przystąpił do budowy dziwnego mechanizmu. Z
stukał i pukał, naciągał i przyciągał, przykręcał i odkręcał. Ale mimo to praca nie chciała posuwać się do przodu. Szczególnie uciążliwa była ogromna sprężyna, która bez przerwy wyskakiwała z mechanizmu. Wkrótce pan Ignacy zrozumiał, że czas nie chce dać za wygraną. Sprężyna może tak wyskakiwać i wyskakiwać aż do końca świata. I wtedy pan Ignacy wpadł na kolejny pomysł. Założył na nogi wrotki, dzięki którym poruszał się tak szybko, że zdołał wydostać się z pętli czasu i rzucił się w pogoń za uciekającą sprężyną, która po raz kolejny wyskoczyła na miasto. Wreszcie po brawurowym pościgu udało mu się ją złapać i zamknąć w swoim mechanizmie. Pan Ignacy nie tracił już więcej czasu, działał szybko, dwoił się i troił, aż w końcu zamontował na wysokiej miejskiej wieży swój wspaniały wynalazek. Ratuszowy zegar. Gdy mechanizm zegara ruszył, czas zaczął płynąć do przodu. Koła domków przestały się kręcić i nareszcie się zatrzymały. Trębacz mógł odegrać swój hejnał do końca. Sąsiadki już nie musiały się kłócić. Listonosz doręczył list. A kominiarz dokończył czyszczenie kominów. Pan Ignacy zaś spełnił swe marzenie i zatańczył ze swą narzeczoną. Pod koniec dnia słońce po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna spokojnie schowało się za horyzontem. Od tej chwili czas w słonecznym miasteczku płynie sobie tak, jak wszędzie indziej.